czasowego składu Rady Nadzorczej, czyli ta Rada Nadzorcza składała się dotychczas z trzech osób, pana profesora Kącickiego, pana profesora Ziajki i pana profesora Binarowskiego. Mam na myśli tego jako prezesa firmy, prawda? I tu jest pewna od razu też istotna uwaga, że te dwie osoby zostały odwołane. Pan prezes Binarowski pozostaje w składzie Rady Nadzorczej, co nas bardzo cieszy, dlatego że myślę, że zawsze potrzebna jest pewna kontynuacja, nawiązywanie do tego, co powinno łączyć teraźniejszość z przeszłością, a w szczególności mam na myśli tutaj taką rolę dobrego ducha w lokalnym biznesie, w olsztyńskim biznesie, jaką właśnie prezes Binarowski odgrywa, sam angażując się nie tylko emocjonalnie, ale także i nierzadko finansowo wspieranie naszej olsztyńskiej ekstraklasy, a właściwie piłki siatkowej w ekstraklasie. To co do, tyle co do składu Rady Nadzorczej, w sensie odwołania. Podjąłem też decyzję o odwołaniu zarządu. Ten zarząd był jednoosobowy, konkretnie prezesem był pan Tomasz Jankowski i to zamyka pewien rozdział funkcjonowania spółki AZS UWM Piłka Siatkowa. Ale mówiąc o kontynuacjach, już wspomniałem o tym, że jeden z członków Rady Nadzorczej pozostaje. Także będą pewnie kontynuacje, jeśli chodzi o zaangażowanie przede wszystkim osób z Uniwersytetu w funkcjonowanie siatkowych. Może dokończę informację na temat Rady Nadzorczej. Otóż zaproponowałem formalnie w świetle prawa z udziałem notariusza nastąpiło powołanie nowych członków Rady Nadzorczej i myślę, że to jest dosyć istotna odmiana. Zacznę od siedzącego po mojej prawej ręce i myślę, że to nie będzie złe skojarzenie, że to będzie prawa ręka właściciela w spółce, pana profesora Władysława Kordana, który reprezentuje uniwersytet, środowisko uniwersyteckie, no a przede wszystkim właściciela, którym jest AZS UWM, czy właśnie klub AZS. To właśnie ta kontynuacja, jeśli chodzi o uniwersytet. I są dwie istotne, w moim przekonaniu, modyfikacje, nie tyle personalne, ale w jakimś sensie instytucjonalne, jeśli chodzi o członków Rady Nadzorczej. Po pierwsze, w Radzie Nadzorczej Urząd Marszałkowski będzie reprezentowała pani Anna Wasilewska, dyrektor Departamentu Portu. I po drugie, oczywiście to tylko kolejność porządkowa, nie wskazuję w żadnej mierze na realne znaczenie. Obydwie te strony i instytucje są przez nas bardzo szanowane. Pan profesor Mirosław Gornowicz, choćby jako mężczyzna, wybaczy, żebym wymieniał w drugiej kolejności, reprezentujący, tak mówiąc potocznie, miasto, czy też Urząd Miasta, albo najlepiej powiedzieć Samorząd Miejski. Profesor Gornowicz jest radnym, przewodniczącym